Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidorowy.pl Witam was w kolejnym, już dziewiątym odcinku Zagrajmy w Little Nightmares 2 Zanim jednak zaczniemy Tutaj z tej strony macie licznik A my przechodzimy do odpowiadania na komentarze napisane przez was Dlatego jeżeli nie chcecie słuchać mojego czczego pierdolenia I odpowiedzi na te komentarze To tam macie licznik Żeby sobie przewinąć do właściwej części odcinka A my Zabieramy się za odpowiadanie. Zacznijmy od Krugerka. Najdłuższa szyja. Może nie lekko atletyka, ale jakiś. World, re world record Guinnessa. No tutaj się z tym zgodzę, jest to zdecydowany rekord Guinnessa. Kurna mać, niech ci ta baba z lekcji niszczenia mózgów da spokój. No mam szczerą nadzieję, że już mi dała święty spokój, no bo nie jestem przygotowany dzisiaj na walkę z nią po raz kolejny. Kuźwa, co to za dziura? Teorie były, będą i są, więc ja taką jedną mam. Samolot miał długi lot i w trakcie najdłuższego przelotu zabrakło mu paliwa, więc spadł do tego miasteczka i rozdzielił je na dwie części. Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest bardzo mądre, co napisałeś. I tutaj bez czyli bez żadnej kappy, to jest bardzo mądre, co tutaj napisałeś. Tylko, że mi się nie wydaje, że to jest dziura po samolocie, wiesz? Ja bym powiedział, że to coś innego zupełnie jest, no ale. Cóż Możliwe, że twoja teoria ma jakieś tutaj drugie dno I możliwe, że jest całkiem prawdopodobna Pierw myślałem, że to jest rękawica Thanosa, a to ubranie dla Six. Przy trawce było odkrycie napisane jak coś. A faktycznie, no było, było, ale no zapomniałem, no zapomniałem trochę mi wtedy adrenalina strzeliła do głowy, więc zapomniałem co i jak, jak i gdzie. W sumie ten pokój przypomina mi zamknięty permanentnie sklep z ubraniami. Co do komentarzy z filmu, to tyle powiem. Nauczycielka Kisimuzk, w którym są włosy za kolaka. Proszę ja Anna wyjaśniłem ci to. Bynajmniej mam nadzieję. Dobra, no to dzięki Kruger, no w sumie wyjaśniłeś. Masz stuprocentową rację, wyjaśniłeś tutaj bez dwóch zdań o co chodzi. Dobra, przejdźmy do zakolaka teraz, ponieważ on się trochę rozpisał, a myślę, że w miarę szybko się... Yy, Ogarniemy z tobie jego teorią tutaj, co napisał. Ten odcinek zbiażdżył wszystko, co do tej pory się działo. Było strasznie intensywnie, tak jak lubię. Przejdźmy do przemyśleń. Ucieczka od nauczycielki z wadą szyi i zdeformowaną szyją przypomina mi konfrontację z przeciwnikami, przed którymi trzeba uciekać z klasycznych Resident Evil, na przykład Tyrant z Resident Evil 2. Całkiem fajne spostrzeżenie, bo też mi się z perspektywy czasu przypomina Tyrant z Resident Evil 2. Tym bardziej, że ostatnio sobie może nie grałem, ale oglądałem sobie co nieco Resident Evil 2 i jestem w stanie się tutaj jak najbardziej z tobą zgodzić. Mi się wydaje, że Six jest teraz dużo silniejsza niż w pierwszym Little Nightmares. Skąd takie wrażenia? A już mówię. Tak jak sobie przypominam jak w poprzedniej części chwiała się na nogach, tak tutaj porusza się bardzo sprawnie. Przynajmniej ja odczuwam takie wrażenie, wiesz co? Może ona się bardzo sprawnie poruszać, tylko i wyłącznie dlatego, że ona już mniej więcej wie co ją czeka, więc... Po prostu już jest w takim czy innym wypadku doświadczona, dlatego e, możliwe, że nabrała trochę większej go. Nie powiedziałbym, że dystansu do siebie, ale większej odwagi na pewno nabrała. To trzeba sobie tutaj powiedzieć. Jeśli chodzi o miasto, to rzeczywiście dużo może na to wskazywać, że mogło dojść do jakiegoś kataklizmu, w, w wyniku którego utworzyła się. w wyniku którego utworzyła się ta wyrwa. I to nazywa się horror. No, to taka, wiesz, no. A może oni wpuścili tego, King konga tutaj, i teraz, właśnie tak zwaną Godzillę, i teraz ma, oni mają, jakby, przestradę, do tego półmiasta, jest rozjebane. Jest coraz bardziej intrygująco i niepokój rośnie, tylko czekać na kolejne odcinki. Nauczycielka, mam nadzieję, że trafi w Kaftan Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że już ona trafiła w Kaftan Bezpieczeństwa i módlmy się o to, żebyśmy już jej więcej nie spotkali w tej grze. A przynajmniej do czasu, kiedy nie ogram DLC. Dziękuję Ci za, kol, za komentarz. E, bardzo mi się on podobał, tak samo jak komentarz Krugerka. No i liczę na więcej komentarzy z Waszej strony, panowie. A teraz przejdźmy do Asi. Tam w tej sekcji z pianinem to chodziło o to, by przesuwać rzeczy, chodzić i tak dalej. Jak ona gra, bo wtedy nic się nie słyszy. Także nie trzeba było chować w ogóle w trakcie jej grania. No, widzisz, ja wolałem się mimo co schować, bo ja nie lubię igrać, że tak powiem, z takimi postaciami. Bo wiem, że to się zwykle kończy tak, jak się kończy, że po prostu ja sobie chwilę poigram, a później to ja mam przepierdolone, łagodnie mówiąc. Swoją drogą. Rąbała nieźle w te 5 do. No, no, rąbała nieźle, nieźle, że poliła, muszę przyznać. <laughs> z tego, co. Jak ostatnio właśnie ósmy odcinek oglądałem, to. No, nieźle, że poliła, i szczerze powiedziawszy, no, Frederick Chopin to z niej nie będzie. No, tutaj trzeba sobie to jasno nakreślić. Jakby się wyżywała. I ten pościg w wentylacji, jaka zawzięta. Teraz tytuł odcinka ma sens. No, bo jest, ona jest zawzięta. Ona jest zawzięta, i to ma zdecydowany sens. To nie ma jakby zwykłego sensu, to ma głębszy sens. No, i Six ma już swoje wdzianko. A w ekwipunku chyba też masz taką żółtą czapeczkę, podobną do jej kapturka, nie? A wiesz co? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Faktycznie mamy coś podobnego. Zgodzę się z tym. No, mamy coś podobnego, tak więc fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, Asia. No i co? Dziękuję Wam za napisanie tych oto komentarzy. Eee, no i liczę na kolejne. Na kolejną integrację w sekcji komentarzy z waszej strony. A teraz przejdźmy do właściwej części odcinka. No i dobra, jesteśmy we właściwej teraz części odcinka, więc zaczynamy sobie nasze tutaj pobojowisko i lecimy sobie na drugą stronę. Zaczynamy od przejścia z tej oto mini, nie wiem, spiżarni, whatever, nie wiem co to dokładnie jest. I teraz zobaczmy, co ciekawego będziemy mogli tutaj odwalić. Bo widzę, że. Aha, czekajcie, Six chce, żebyśmy tutaj podskoczyli, co nie? Czekaj, 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 stój, 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 ja tutaj podejdę. Dokładnie tak. O, i dostaliśmy się na drugą stronę, zajebiście. A my teraz, Six, właśnie w taki oto sposób pomożemy dostać się do nas. Okej. Okay. Myślę, że to jest godna współpraca i zobaczymy, co tym razem będziemy mieli tutaj. Otwórzmy sobie ten zawór. No, ten zawór to troszeczkę śmierdzi mi znowu jakimiś kanałami, a może nawet nie kanałami, ale czymś zupełnie zgorszonym. I tutaj widzimy. A nie, dobra. Przez chwilę myślałem, że to są czyjeś zwłoki. W ogóle jesteśmy znowu po drugiej części e, miasta. Nie powiedziałbym, że to jest znowu szkoła, bo raczej wątpię, aczkolwiek są. Ku temu przesłanki, że to jednak jest szkoła, liczyłbym na to, że nie. No nie, no kurwa znowu szkoła, ja pierdolę. <śm> no nie, ja pierdzielę. No znowu ta szkoła zasrada. Co ta szkoła mnie prześladuje? Czy co jest grane teraz? Co tutaj w ogóle mamy? To, jest, to trochę przypomina mi jak taki spray, wiecie. Eee, chuligani zawsze na murach szkoły pisali, na przykład, e, nie wiem, jebać szkołę albo coś w ten desenie. Więc to trochę mi z tym się skojarzyło. No to fajna szkoła, że tutaj mamy jakieś łóżka, jakbyśmy, kurde, w jakimś psychiatryku byli. Może to jest jakby szkoła dla jakichś tam specjalnych dzieci. Nie powiedziałbym, że to jest, kurde, stuprocentowa. I nie mówcie, że znowu ta szmata tutaj jest. No kurwa. Tak, ten Let's Play będzie e, 16. Zdecydowanie za moje słownictwo, ale ja się z tym nie kryję, ja się z tym nie kryję, ponieważ to jest horror. A w horrorach to nawet nie mam zamiaru cenzurować przekleństw, bo. E, bo nie a budzik mój dzwoni. Zapomniałem go wyłączyć. A niech sobie podzwoni, kurwa, idę go wyłączyć, bo mnie wkurwia. Halo, halo, jest wszystko w porządku. Dobra, wracamy na antenę. Wracamy na antenę i teraz ciśniemy z koksem. Co tutaj mamy? Aha, będziemy musieli teraz dostać się na łóżko. Dokładnie. Widzę tutaj, że kurde ładna mechanika się szykuje. Z łóżka do łóżka. No nieźle. Brzmi jak. Brzmi jak. Dobra propozycja na. Cimci cim Jezu, co ja mam dzisiaj za głupawkę? Co mnie kurde dzisiaj za dziwne poczucie humoru bierze. <laughs> Oj, Michał, a, łóżko wcale nie musi to oznaczać, jak ty tutaj mówisz. E, równie dobrze może oznaczać, nie wiem, odpoczynek, ty zły człowieku. Tak. No, 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 no dobrze, no, ale ja mam takie poczucie humoru. Ja sobie lubię trochę pośmieszkować, żeby po prostu nadać trochę klimatu dla tego let's play'a. Nie? Fajne jest, że, żeby wiecie się skupić albo trochę przeżywać. Wiadomo o co chodzi, ale też kurde, chcę trochę pośmieszkować, bo uważam, że tego trochę brakuje. W sensie w tym let's play'u, bo pierwsze dwa, trzy odcinki chyba były takie w miarę spokojne. Dopiero od czwartego coś się zaczęło dziać, albo od trzeciego. Więc tego chcę tak wiecie, nadać takiej... Nadać takiej po prostu e, charakterystyki dla tego let's play'a. Wiecie o co chodzi, żeby był taki balans, że tutaj sobie trochę śmieszkujemy, a tutaj trochę poważniej podchodzimy do zagadnienia i troszeczkę em, i troszeczkę się za bardzo skupiamy. Dobra, ogarniamy teraz temat. Trzeba z łóżka do łóżka się dostać. No kurde, poziom naprawdę dla prawdziwych leni śmierdzących, którzy lubią się wylegiwać w łóżku. Dobra, trafiłem doskonale. I tutaj tak samo trafiłem. Świetnie. No, ale nie powiedziałbym, że jesteśmy w szkole. Absolutnie bym nie powiedział, że teraz jesteśmy w szkole. Absolutnie nie. Chociaż kto tam go wie, może jesteśmy teraz w szkole. Okej, okay. co tutaj mamy? Możemy wejść do tej dziurki? Nie, chyba nie możemy. Nie, coś. Czekajcie, coś Six tutaj chce, żebyśmy ogarnęli. Co jest grane? Co jest, Six? O co chodzi? No i ja się tutaj nie zmniejszę Chyba że... Ej, właśnie, chyba że trzeba to, to tutaj wrzucić, ten, ten bandaż. Tak mi się wydaje Co tutaj trzeba zrobić? To jest w ogóle bandaż czy to jest bateria jakaś? Bo to mi trochę bandaż przypomina. A może nie, czekajcie. A to? Ej, to jest bardziej prawdopodobne, bo to jest takie metalowe, a to takie papierowe, więc trochę takie gówno nie powiem, że nie. Zobaczmy, może to się zmieści. To taki re 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 reflektor? Jest reflektor? Kurde. No, nie umiem mówić, dosłownie, nie umiem kurwa mówić. Co jest grane? No tutaj mamy taki jeden, no. Aha, taki podobny musimy znaleźć, taki biały, właśnie. No dobra, okej, okay. to to już kurde mam. E, ten koncept, co zrobić. Tylko problem jest taki, że tutaj jeden chyba jest podobny. A, nie chcę wejść. No ten nie chce wejść, bo ten jest chyba za cienki. Za cienki bolek z ciebie, gościu. Więc e, trzeba znaleźć drugi taki. O, chyba ten, ten będzie dobry. Nie, ten też nie jest dobry. To trzeba znaleźć ten właściwie. Tylko to jest problem teraz, bo jeżeli my znajdziemy tutaj. Znaczy, pytanie, jak my go znajdziemy? To jest doskonałe pytanie. Bo on taki biały jest, tylko. on chyba u góry jest, nie? Powiedzcie, że to jest to. Powiedzcie, że ja znowu z czymś e, bawełnianym nie pomyliłem. Bo to jest tam na dole. Kurde, już nie wiem, już się sam gubię. Same bawełniane tutaj są, nie mówcie mi, że, że, że tak jest. To może ten? No, kurde, no któryś musi pasować. No, co jest grane do chuja? A gdyby tak tego e, tam przyczepić, to też jest jakaś ten. Też jest jakieś wyjście, no bo ja nie mogę znaleźć innego tutaj światła, więc będziemy musieli chyba wymienić to światło. Tak mi się przynajmniej wydaje, no mogę się oczywiście mylić równie dobrze, no ale wydaje mi się, że skoro w taki sposób nie chce to działać, no to w taki zadziała. O! O! Dokładnie tak. Przez chwilę myślałem, że będziemy mogli znaleźć, jakby, wiecie, e, drugie światło takie. E, co jest! O kurde! Spadliśmy w dół! A tam chyba była krata, co nie? Tam chyba była krata. Dobrze widziałem, żeby ten, żeby dostać się dalej. Tylko trzeba byłoby tam doskoczyć jakoś. Bo ta widda niestety nas trollowała i to w chamski sposób. Bardzo w chamski sposób. Nie lubię tego, czegoś takiego. Bardzo nie lubię. Dobra, zostajemy tutaj. Kurczę właśnie, nie wiem, nie wiem co tutaj trzeba zrobić, żeby ten, nie wiem czy po tej linie trzeba się dostać, czy to trzeba jakby w tę kratę uderzyć, co trzeba zrobić tutaj? To jest doskonałe pytanie. To jest pytanie, na które ja w sumie nie znam jeszcze odpowiedzi, jeszcze, ale niedługo poznam. Nie martwcie się. No i ten odcinek ja w ogóle z ciekawości, jeżeli ktoś jest ciekawy, nagrywam 4 marca, czyli dokładnie to w czwartek, a wy to będziecie widzieli w sobotę. Tak więc widzicie, takie to jest fajne nagrywanie naprzód. Myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie zgodnie z planem, no to. Let's play z Little Nightmares skończymy sobie jakoś. Eee, jakoś sobie go skończymy w przyszłym tygodniu. Dobra, udało się. Winda spadła w dół, a my. Uratowani jesteśmy, świetnie Bardzo dobrze Żeśmy się uratowali, super A ta krata jest według mnie Bardzo niepokojąca, bo cały czas mi się wydaje Że ktoś z tej kraty zaraz wy... Wyleci? Co jest? Gdzie my jesteśmy? Ale tu ciemno, bez skitu Dobra, mamy kółko, czyli możemy teraz latarkę użyć. O kurde, ty tu oko jest, to jest to samo oko z Little Night która Które nas tutaj prześladuje teraz. Oko na Maroko tak zwane. <grym> dobra, nic tutaj nie ma. Nie, nic takiego co mógłbym oczywiście zobaczyć nie widzę. Więc OK. Więc dobra, możemy chyba przejść dalej. Z tego co widzę. Mamy w ogóle kurde jakąś kroplówkę. Co to jest w ogóle szpital ze szkoły do szpitala żeśmy trafili? A może ta szkoła jest połączona ze szpitalem psychiatrycznym? To wiele na to by wskazywało w sumie. O, i znowu zostaliśmy opętani. Oczywiście, że tak. Zobaczmy, czy jest tutaj jakieś przejście. Na razie tutaj widzę jakby zasłony, mamy tutaj jakieś kurde łóżka, więc generalnie no to tak nieciekawie bym powiedział. Tu mamy jakieś przejście do następnego pomieszczenia. Tu nożyczki są jakieś. No, powiem szczerze, że klimat w tej gierce jest mocny. Klimat w tej gierce jest mocny. Zdecydowanie chyba przewyższa nawet pierwszą część. W ogóle ten wózek inwalidzki kojarzy mi się z Outlastem jedynką, nie? Ci, co grali w Outlasta jedynkę powinni pamiętać o co chodziło z wózkiem inwalidzkim. To jest masakra też. Mamy tutaj kurde wózek. Jakieś ręczniki papierowe, czy, czy w ogóle ręczniki. Mamy tutaj jeszcze w ogóle jakieś bandaże. Zamknięte drzwi, tu w ogóle to serio jest jakiś psychiatryk, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że to jest zwykły szpital. Po tym jak ten jak ja widzę kurde te kraty, no to pff, nie ma opcji, że to jest zwykły szpital. Nie, 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 nie. Nie tędy droga, moi koledzy. Nie tędy droga. Dobra, tędy mamy za zabarykadowane drzwi, więc musimy iść w drugą stronę. Czyli musimy kierować się w tamtą. No, tamtych otwartych drzwi. Tu mamy jakąś jeszcze kroplówkę, która przestała działać. <śmiech> <śmiech> Dobra, e, tu jesteśmy w jakimś tu e, trochę. Jaśniejszym pomieszczeniu. Tutaj mamy w ogóle jakiś automat z napojami. Mogę się napić? Nie, nie mogę. Mogę co jedynie sobie tę puszkę. A nie! Nie bez powodu, kurde, to trzeba było pociągnąć. Przecież tutaj trzeba w ten guzik uderzyć, a raczej dorzucić w ten guzik. I się kraty nam otworzą. Dokładnie. I teraz po raz kolejny detektyw Mono oraz e, starszy aspirant Six meldują się na rozkaz. I mamy bóle głowy. Fak, niedobrze. Już wiemy nawet od czego są bóle głowy. Pierdolony telewizor, zasrany. Ty ktoś jest? Nie, to są martwe chyba ciała już. Jestem ciekaw, czy znowu trzeba będzie robić to samo co parę odcinków temu, kiedy dopiero dotrafiliśmy na to. Yy... Tak, trzeba będzie to samo robić. Dobra, to czekajcie, już mniej więcej ogarniam temat, więc może zaraz się nawet przeniesiemy tam. Dobra, dobra, przybliżamy, przybliżamy Jeszcze raz Dawaj, 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 dawaj No dawaj, 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 przybliżamy gałką Dobrze, udało się Znowu jesteśmy w jakimś e, Sekretnym poziomie tak więc biegniemy, biegniemy, biegniemy. Szybko mono, szybko mono, szybko mono. Dajesz, 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 dajesz. Znowu biegniemy do oka. To oko Saurona nas ciągle prześladuje. To biegniesz tam w końcu. Dobra, telewizor się wyłączył. Na szczęście żeśmy zatrzymali te wibracje straszne. Ale tu widać, że kurde, mono jakieś koszmary ma dosłownie, jak wchodzi w ten telewizor. Bo jakieś ma, nie wiem, dziwne wspomnienia. Może to są jakieś wspomnienia z Wietnamu? Nie mam zielonego pojęcia. Wiemy tylko jedno, że. Tutaj coś jest, ale raczej tego podnieść nie możemy. Więc po prostu pójdźmy teraz do góry, bo nie ma nic tutaj już interesującego. Ale czuję taki. Kurde, wiecie, co straszny recykling, jeżeli chodzi o lokacje, bo. Tu już jest któraś lokacja z rzędu, gdzie mamy właśnie takie schody, nie? I to cały czas śmierdzi mi dosłownie tym, że. E, już byliśmy w tym miejscu. Bo jak pamiętacie, tymi schodami, a raczej podobnymi schodami, dostawaliśmy się do góry, gdzie po prawej stronie mieliśmy partyjkę w szachy, nie? Więc to jednak tak trochę śmierdzi takim lekkim recyklingiem. No ale też nie ma co się dziwić, bo jednak no w takiej gierce no ciężko jest e, trochę o oryginalność. Przynajmniej tak mi się wydaje. Żeby wiecie, tak, wszystkie lokacje były stuprocentowo oryginalne. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś jest. A tutaj mamy oczywiście re re reflektor, reflektor, który zadziała dopiero wtedy, kiedy wyjmiemy z tamtego baterię. A czy tu jest jakiś reflektor, w którym są baterie? Zacznijmy od tego, bo ja osobiście nie widzę, ale mogę się mylić. Mogę się oczywiście stuprocentowo mylić. O, jesteśmy w jakimś pokoju. Co tutaj mamy? O, co coś żeśmy zepsuli. O, siema, six, w szkielecie. Śmiesznie to wyglądało, śmiesznie to wyglądało. O, jakiś Misiu. A co to za Misiu? O, ale słodki. Ale fajny Misiek. Co jest grane? co my tutaj w ogóle robimy, tak by the way? Co to w ogóle mamy? Coś złapaliśmy. Ale nie, nie, nie widziałem dokładnie co to było. Więc e, pewnie trzeba będzie tam to zanieść. Tylko kurde, nie wiem gdzie, gdzie ja to muszę zanieść teraz. Bo coś złapaliśmy ewidentnie. A do tej windy? Można wejść? O, można wejść, czemu by nie? I jedziemy w dół. O kurde, gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? To jest jakaś, nie wiem, kostnica czy co to jest dokładnie? Okej, okay, jesteśmy w jakimś tutaj kolejnym pomieszczeniu Jesteśmy w tem. W, w kotłowni w sumie Ale warto w sumie z tej kotłowni wyjść, bo jeszcze nie, nie dość, że ktoś nas przypadkowo zamknie, no to będzie wtedy lipa Więc dobra Może Six chce po prostu to zanieść tam Daj to, Six Mogę to wziąć? Nie, nie mogę Dobra, no to musimy wtedy iść do góry to wydaje mi się, że to może był jakiś jeden z reflektorów do góry, żebyśmy mogli tam, nie wiem, światła odpalić. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, mogę się oczywiście mylić. Nie jestem idealny, to mogę to już wam zaznaczyć. W sumie nie ma człowieka idealnego. Hmm, więc zobaczmy, co, jak, jak i gdzie. No, tutaj nie chcę dalej działać. A coś zebraliśmy. Widziałem, że coś zebraliśmy. Nie mam pewności, czy czasem tutaj gdzieś nie będzie coś potrzebne. Nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze. Nie mam pojęcia, co ja zebrałem. Bo nie miałem światła włączonego, a gdybym miał, no to bym pewnie wiedział, jak rozwiązać tę zagadkę. A tak, to jesteśmy, powiem Wam szczerze, w totalnej dupie. Takiej totalnej, totalnej, w dupie. I nie widzę tutaj, jakby. Na razie przynajmniej nie widzę rozwiązania tej zagadki. Więc za chwilę chyba skończymy sobie odcinek. Bo do, dobijamy i tak już do standardowego czasu. I po prostu w następnym odcinku rozwikłamy dalej tę zagadkę. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie większy sens, bo ja tutaj mogę się, wiecie. E, siedzieć ponad godzinę, a prawda jest taka, że tego dalej bym nie rozwiązał, więc. Więc. Chyba to będzie dobry pomysł, żeby tutaj zakończyć, wiecie? Dobrze. Tak więc, dzięki Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli chcecie, to napiszcie co i jak. co sądzicie na temat wydarzeń z dzisiejszego odcinka. Bo ja mówię, mi to śmierdzi szpitalem psychiatrycznym bardziej niż szkołą, bo szkoła to była wcześniej, a teraz to, co tutaj się odpierdziela, no to przechodzi ludzkie pojęcie i taka jest prawda. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i ci się mój kontent, walnij subskrypcję, dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Zachęcam gorąco do wbicia na grupę na Facebooka, Discord oraz inne moje socjale. Linki są pozostawiane w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku z Nightmares 2 i nie tylko. Trzymajcie się i cześć!